nas ideologiczny. Cały film Nawalnego jest przede wszystkim niepraktyczny. U nas w domu na fundamentach jest tylko trzy pokoje, kuchnia i łazienka, coś na wzór Ameryki lat 60. Projekt mam od rosyjskiej kolektywistki. Oni robią filmy o rzekomym pałacu, a już Puszkin napisał, że prezydent ma zwykły dom. On to jasno powiedział w jednym z utworów, że taki masz pałac jak wyglądasz. A że ja wyglądam nie za specjalnie, to i mieszkanie mam takie sobie. A w tym filmie przedstawiają mnie rosyjskiego człowieka jak co najmniej jakiegoś cara. Nic bardziej mylnego. Ja jestem spokojna dusza. Mnie bogactwo nie bierze. Ja wiem, że na moim stanowisku dorobić się można, ale po co mi to? Czy chce pan przez to powiedzieć, że żyje pan skromnie? No tak. Inaczej nie potrafię. Skromność ma dla mnie ogromne znaczenie. Ludzie może to widzą inaczej, ale dla mnie największym skarbem jest matka Rosja. Tylko ojczyzna ma dla mnie ogromne znaczenie, a nie majątki. Ja na przykład w Ameryce to ani dwa dni bym nie mieszkał. Bogactwo mnie przytłacza. Zaraz wróciłbym z powrotem do mojego skromnego mieszkania. No niektórzy mi tak mówią, że mam możliwości się dorobić. Ale to nie dla mnie. Ojczyzna jest najważniejsza, a w Ameryce już tak nie jest. Tam, jak wiecie, dla większości dolar jest najważniejszy. Ja sobie tak nieraz myślę, ludzie, co wam z tych wszystkich dolarów? Przecież lepiej żyć skromnie i kochać ojczyznę. No popatrzcie w historię. Ludzie bogaci nie byli szczęśliwi. Zawsze chcieli mieć więcej niż mają. Na przykład ostatnio zapytał mnie rosyjski człowiek na Placu Czerwonym: panie prezydencie, co oni o panu wypisują? O jakichś pałacach, majątkach. Poszaleli czy co? Do cara pana porównują? To ja mu mówię: przecież car to był dyktator i tyran. Znacie mnie. Jestem skromnym, spokojnym człowiekiem. Mi wystarczy, jak mam co zjeść i gdzie przenocować. Oczywiście w innych krajach pewnie są zachłanni prezydenci. Ale jak wiecie, ja bogactwem się brzydzę. Na przykład w 1945 roku po zdobyciu Berlina niektórzy sowieccy generałowie wzbogacili się na podbitych Niemcach. Ale jak wiecie, towarzysz Stalin to potępił i rozkazał zwrot. Czego, jak wiecie, Amerykanie nie uczynili, przez co działali przeciw dobrym obyczajom i zwykłej wojennej uczciwości. A mieli taką szansę, aby się zrehabilitować i zwrócić zagrabione mienie. To może teraz niech Amerykanie się nie dziwią, że przez swoją zachłanność sami wywołali zimną wojnę.